Kochanie, cześć! No witam cię. Cześć, no, witam. Wracam akurat z działki. O, jakie piękne ci owoce. Zobacz, jakie piękne. Mm-hmm. Czereśnie, truskawki. Mm. Słuchaj, wiesz co, sąsiadka na działce z działki mówiła mi, że ma trzy kotki takie malutkie, wiesz? Mm. Ich mama wpadła pod samochód i zostały te trzy kotki. No i szuka jakiegoś domu dla tych kotków. Może wzięlibyście jednego? Wiesz co, ja z przyjemnością, ale niestety Krzysiu ma alergię. Coś ty? Alergię ma na koty? I to naprawdę poważne. A co mu się dzieje? No na przykład oczy mu puchną, robi się cały czerwony, łzawią mu oczy, swędzi go wszystko. Mhm. Kiepska sprawa. Mhm. Ale wiesz co, a próbowaliście to jakoś leczyć? Robiliście jakieś testy? Co ty, daj spokój. Nic nie pomaga. Ale wiesz co, że to jest dziwna sprawa, bo pamiętam, jak byliśmy z Krzysiem na szkoleniu w takim pięknym gospodarstwie agroturystycznym i tam naturalnie było dużo zwierząt, były też koty, ale on wtedy nie miał żadnych objawów alergicznych. Może dlatego, że po prostu nie widział tego kota albo nie wiedział, że on tam jest. Niemożliwe. Niemożliwe, dlatego że słuchaj, jak on wchodzi do pomieszczenia, w którym przechodził kot, to my już wiemy, że ten kot tam mieszkał. Coś ty. Bo natychmiast. Po prostu od razu. To nawet nie trzeba, wiesz, czekać długo na to, żeby on od razu zaczął kichać i mieć czerwone oczy. No, kiepsko. No szkoda, szkoda. No, myślałam, że się ucieszycie i będziecie no, ja mieć takiego malutkiego, cieszyło. Taki jest, wiesz, ma ciupeńki, że na ręce się mieści. Nie, taki może. Śliczny. Nie może. No dobrze, szkoda, będę musiała kogoś zapytać innego. Dzisiaj pokazaliśmy alergię. Czym jest alergia według medycyny konwencjonalnej? Alergia to nieprawidłowa reakcja organizmu na niegroźny zwykle czynnik. W procesie alergicznym układ odpornościowy reaguje na tę jakąś określoną substancję czy czynnik tak, jakby to było coś zagrażające naszemu życiu. To wywołuje reakcję organizmu, która to ma na celu zniwelowanie czy też wydalenie tego zagrażającego zdrowiu czy życiu czynnika z organizmu. Według medycyny konwencjonalnej te procesy są bardzo skomplikowane i przyjmują postać zróżnicowanych objawów. Czym jest alergia według medycyny germańskiej? To jest celowy, precyzyjny mechanizm biologiczny, ostrzeżenie. Nazywamy ten mechanizm mechanizmem szynowym. Czym jest szyna? Pewnie wielu z Was robi zdjęcia i lubi te zdjęcia oglądać, prawda? Natura też takie zdjęcia robi. Jeżeli w tym momencie, kiedy oglądacie to nagranie, do pomieszczenia, w którym jesteście, wtargnąłby na przykład jakiś mężczyzna i chciałby Was zabić, mężczyzna z nożem, to natura natychmiast uruchamia w Waszym organizmie automatyczną biologiczną pomoc, na przykład w postaci zmienionej pracy mięśnia sercowego. Serce, mięsień pracuje wydajniej po to, żeby przez ten organ przepłynęła większa ilość krwi. Później ta krew trafia do płuc, a stamtąd natleniona do całego organizmu i w rezultacie tego mamy więcej siły, żeby zrealizować jedyny biologiczny cel, to znaczy mamy przeżyć, albo obezwładnić tego napastnika, albo uciec. I załóżmy, że to się udaje. I ta sytuacja nigdy się już więcej nie powtórzy. Ten mężczyzna z nożem nie wtargnie nigdy do tego pomieszczenia, w którym jesteście. Ale natura zrobiła właśnie takie biologiczne zdjęcie. I teraz załóżmy, że w tym momencie słychać było muzykę, widzieliście na ekranie mnie, ktoś jeszcze inny był w tym pokoju, był tam jakiś zapach, coś piliście, na przykład jakiś sok. Wybrane elementy tej sytuacji zostaną zakwalifikowane jako mechanizm ostrzegawczy, jako mechanizm szynowy. I później ta sytuacja się nie powtarza w takim kształcie, jak to było właśnie pierwotnie,
ale pojawia się jakiś czynnik związany biologicznie z tą sytuacją, czyli na przykład ten sok. Albo widzicie te osoby, mnie, albo słyszycie tę muzykę i cała reakcja biologiczna w naszym organizmie, reakcja dotycząca tego organu, który zareagował w konflikcie, czyli na przykład mięśnia sercowego, zostaje uruchomiona bez DHS-u, bez tej biologicznej przyczyny, która była dla nas taka zaskakująca, subiektywnie dramatyczna i przeżyta w izolacji, bo byliśmy wtedy sami. Tak więc szyna jest biologicznym wspomnieniem. Alergia jako rezultat szyny jest biologicznym wspomnieniem. To jest tak, jakby natura mówiła, podobna sytuacja się powtarza, występuje element sytuacji, który występował wtedy, kiedy wystąpiło biologiczne zagrożenie, więc teraz nie czekamy na to, aż ono wystąpi, nie ryzykujemy, aż przyjdzie ten mężczyzna z nożem, ten napastnik. Po prostu na wszelki wypadek uruchamiam program mięśnia sercowego czy jakiegokolwiek innego organu. Tak więc natura również robi zdjęcia. I co? Dzwoniłeś do Tomka? Byłeś u niego? Dzwoniłem do niego, ale nie odbiera. Ale byliśmy umówieni. Brat twój miał tutaj być przedwczoraj. Może coś się stało, martwię się. Może trzeba jechać tam zobaczyć. Pojedziesz? I co? Rozmawiałeś z bratem? Słuchaj, byłem u niego w domu go nie ma, byłem w pracy. W pracy też go nie widzieli od 2 dni. Nie mam pojęcia, co robić. Słuchaj, no ja się naprawdę niepokoję już w tym momencie, bo to jest dziwne jak na niego. Może ja pogadam z moim znajomym policjantem po prostu. No spróbuj. No dobra. Krzysiu, rozmawiałam. Miał wypadek. Żyje? Podobno jakiś ciężki. Podobno nie wiem, jakim jest stanie z ciężarówką, czymś, nie wiem. To jedziemy. Chcąc rozpracować mechanizm alergii, co w germańskiej medycynie interpretujemy? Czy interpretujemy tak zwane alergeny, które możemy poznać w diagnostyce medycyny konwencjonalnej, czy interpretujemy objawy? Najczęstszymi alergenami są roztocza, pyłki roślin, różnego rodzaju składniki pokarmowe, pierze, sierść zwierząt, zarodniki grzybów i pleśni. Te alergeny występują w naszym otoczeniu niemalże cały czas, prawda? Roztocza, zarodniki grzybów, pleśni mamy w różnego rodzaju przedmiotach, które pokryte są materiałami, w kocach, bardzo często w naszych ubraniach, wełna, mamy też ubrania z wełny, mamy pościel, prawda, pierze. Dzisiaj co prawda nie używamy tak często pierza, ale w niektórych domach może być. Pyłki roślin. W zasadzie cały czas jesteśmy z nimi konfrontowani, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Składniki pokarmowe również, sierść zwierząt. Mnóstwo ludzi jest uczulonych na właśnie te czynniki czy na te alergeny. Dla osoby pracującej z medycyną germańską informacja o tym, że ktoś jest na przykład uczulony na sierść zwierzęcia, w zasadzie niewiele wnosi. My musimy wiedzieć, jak ukazuje się to w postaci objawu, jaki narząd reaguje w tym konflikcie. Więc w bardzo ograniczony sposób interesuje nas diagnoza medycyny konwencjonalnej. Bardziej skupiamy się na objawie, to znaczy, który narząd reaguje w tym biologicznym konflikcie. Jeżeli chodzi o objawy tak zwanej alergii, to w zasadzie są one, niezależnie od tego, który czynnik wywołuje
tak zwaną alergię, bardzo podobne, bo to są albo objawy ze strony nosa, oczu, naskórka, dróg oddechowych czy układu pokarmowego. Czyli jeżeli mamy objaw ze strony nosa, czyli na przykład nieżyt nosa, kichanie, zapalenie śluzówki czy wodnisty katar, bardzo częsty objaw alergii, to znaczy to tylko, że taka osoba przeżyła biologiczny konflikt o treści coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak, nie móc czegoś zwąchać, nie móc zwąchać jakiegoś niebezpieczeństwa. Jeżeli ma taki objaw jak łzawienie czy zapalenie spojówek, to znaczy, że przeżyła biologiczny konflikt o treści wizualna rozłąka, stracić kogoś z oczu. Jeżeli komuś puchną powieki, to znaczy, że doszło do tej biologicznej rozłąki w momencie, kiedy ta osoba miała zamknięte oczy, to znaczy na przykład w nocy, kiedy spała. Ktoś odszedł, na przykład ojciec wyprowadził się z domu, kiedy dziecko spało, ale ta osoba mogła mieć również symbolicznie zamknięte oczy, nie widzieć czegoś. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z łzawieniem, to znaczy, że mamy reakcję gruczołu łzowego i wtedy jest to biologiczny konflikt o treści. Widziałam coś i nie mogę się tego pozbyć, albo chciałabym zobaczyć jakieś zachowanie albo kogoś i nie mogę tego dostać. Nie mogę dostać albo pozbyć się tego kęsa wizualnego. Jeżeli objawia się alergia na naskórku różnego rodzaju wysypkami, zmianami naskórka, może to być świąt, mogą to być różnego rodzaju bąble, to znaczy, że ktoś przeżył biologiczny konflikt o treści rozłąka. Rozłąka chciana, na przykład chcielibyśmy kogoś się pozbyć, kto jest w naszym otoczeniu, a ta osoba dalej jest, albo rozłąka niechciana, to znaczy pragniemy, żeby ktoś był, a jego nie ma, odszedł, coś mu się stało, jakaś krzywda. Reakcja ze strony dróg oddechowych, to znaczy trudności w oddychaniu, świszczący oddech, skurcze oskrzeli czy astma oznaczają reakcję sensoryki lub motoryki oskrzeli, a według germańskiej jest to przeżycie biologicznego konfliktu o treści strach o rewir. Konkurent albo napastnik nie wkroczył jeszcze do rewiru, ale jest realne niebezpieczeństwo, że to zrobi. Wiele osób w alergiach pokarmowych na przykład ma biegunki. To jest reakcja którejś części jelita i ona oznacza przeżycie biologicznego konfliktu, złości, niedostrawienia. Inne z kolei osoby cierpią na nudności, najczęściej po zjedzeniu czegoś. Oznacza to przeżycie biologicznego konfliktu złość o rewir z reakcją małej krzywizny żołądka. Tak więc, jakie informacje musimy mieć o tak zwanej alergii, byśmy mogli sensownie pracować według germańskiej medycyny z usunięciem tego objawu? Musimy wiedzieć, który z narządów, która z części narządów wykazuje objaw oraz w jakiej sytuacji, w konfrontacji z jakim czynnikiem, z jakim elementem sytuacji dochodzi do ponownego wystąpienia tego objawu. Tak jak na przykład było to pokazane w tej sytuacji, którą przedstawiliśmy, nasz bohater Krzysztof ma alergię na kota, na sierść kota. Objawy, które są dla niego bardzo dokuczliwe, to jest kichanie, obrzęk powiek, swędzenie oczu, atopowe zapalenie skóry. Co to oznacza? Oznacza to, że w momencie, kiedy przeżywał konflikt rozłąki, ukazuje się to atopowymi zapaleniami skóry, w tym momencie przeżył też konflikt, coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak. Stracić kogoś z oczu, obrzęk powiek i swędzenie oczu. Czyli kiedy miał styczność z kotem, przeżył te trzy biologiczne konflikty. Rozłąka, coś mi tu śmierdzi i wizualna rozłąka, stracić kogoś z oczu. I pokazaliśmy to właśnie w tej sytuacji, kiedy okazuje się, że coś złego stało się z bratem Krzysztofa. Nie było z nim kontaktu, więc była to śmierdząca sprawa, prawda?
te wyjazdy do niego do domu, żeby sprawdzić, czy on tam jest, czy w pracy, co mu się stało, to jest właśnie zwąchiwanie, biologiczne zwąchiwanie niebezpieczeństwa, jakiegoś niebezpieczeństwa. Kiedy dowiaduje się Krzysztof, że jego brat miał wypadek poważny i jest w szpitalu, to natychmiast przeżywa właśnie konflikt rozłąki i reaguje naskórkiem oraz wizualną rozłąką i reaguje obrzękiem powiek i tak zwanym swędzeniem oczu. Tak więc w tym przypadku biologicznym wspomnieniem jest kot. Natura w tym momencie właśnie przeżycia tej dramatycznej sytuacji zrobiła zdjęcie. Krzysztof trzymał w rękach czy na rękach kota. Jeżeli jadłby coś w tym momencie, albo na przykład grałby na pianinie, wtedy ta sytuacja DHS-u, rozpoczęcia biologicznego konfliktu, zostałaby połączona z tą inną czynnością, czy z tym innym przedmiotem, tak? Z jakimś innym elementem sytuacji. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Jak w takim razie może dochodzić do tego, że reagujemy w tak zwanej alergii na różne alergeny? Obejrzyjcie dalszy ciąg tego odcinka. Jestem taka podekscytowana tym ślubem. Super. To cudowne, prawda? Wiesz co, Monika, muszę Ci coś powiedzieć. Co? Zapomniałeś kwiatka do butonierki? Nie wiesz, jaki kolor? Tylko nie wiem, jak Ci to powiedzieć. Nie będzie ślubu. Jak to nie będzie ślubu? Bo ja nie chcę się żenić. Jakiś powód? Nie chcę wchodzić w żaden związek małżeński. I teraz mi to mówisz? Tak wyszło. Okej. Okay. Super. Goście, cała reszta i wszystko? Trzeba to wszystko odwołać. No hej, kochanie. No cześć, skarbie, co tam? Jestem taka podekscytowana tym ślubem. Ach, będzie cudownie. Muszę Ci coś powiedzieć. No, co tam? Co tam chcesz mi powiedzieć? Nie będzie żadnego ślubu. A dlaczego? Nie chcę się żenić. I teraz Ci się tak to nagle, że ty nie chcesz się żenić w tym momencie? No tak, tak jakoś wyszło. No hej. Cześć kochany. Cześć słoneczko. Taka jestem podekscytowana tym ślubem. Wiesz co, musimy wszystko odwołać. Nie będzie ślubu. Co? Jak to odwołać? Czemu? Dlaczego? Co ty w ogóle mówisz? Bo ja się nie chcę żenić. Jak to się nie chcesz żenić? Po prostu nie chcę. Dwa dni przed ślubem ty mówisz, że się nie chcesz żenić? No przykro mi. Przykro ci? Cześć, kochanie. No cześć, skarbie. Co słychać? Wiesz co, muszę Ci coś powiedzieć. No? Musimy odwołać ten ślub. A jak to odwołać ślub? Dlaczego? Po prostu odwołać. Ja się nie chcę żenić. Jak to się nie chcesz żenić? Teraz nagle tak Ci się coś wymyśliło? No tak jakoś wyszło.
tak jakoś wyszło. Cześć, kochany. Cześć. Taka jestem podekscytowana tym ślubem. Wiesz co? Musimy wszystko odwołać. Nie będzie ślubu. Jak to nie będzie ślubu? Co ty wygadujesz? Nie będzie, ja się nie chcę żenić. Co? Cześć, kochanie. No cześć, słoneczko, co tam? Jestem taka podekscytowana tym ślubem. Niesamowite. Muszę ci coś powiedzieć. No? Trzeba wszystko odwołać, nie będzie ślubu. Co? Po prostu nie będzie ślubu. A to bo? No przykro mi. Tak jakoś wyszło. Nie chcę się żenić. Nie chcę się żenić? Tak, a tak po prostu, bo tak ci przyszło do głowy, tak? No tak wyszło. W dalszej części nagrania pokazaliśmy wam tę samą sytuację celowo i różnego rodzaju okoliczności. Natura zrobiła tutaj bardzo dużo zdjęć. Zrobiła zdjęcie, kiedy teraz nasza uczulona bohaterka Monika otrzymuje informację o zerwaniu, o tym, że ślubu nie będzie. Jest to dla niej DHS, reaguje wtedy biologicznie i je truskawki. Za jakiś czas będzie miała postawioną taką diagnozę, skonfrontuje się z tymi objawami, które będą w cudzysłowie wywoływać truskawki. Ta sama sytuacja powtarza się, kiedy ściera kurze. Więc też kurz może być takim alergenem. Zwróćcie uwagę, jak częstym tym alergenem jest właśnie kurz, podobnie jak jakiś składnik pokarmowy. Robi na drutach, więc może mieć alergię na wełnę. Składa koce, więc może mieć alergię na roztocza czy na zarodniki grzybów albo pleśni. Pieli w ogródku, więc może mieć też alergię na pyłki roślin. Głaszcze kota, kiedy dostaje te informacje, może mieć alergię na sierść kota. Możliwości jest naprawdę mnóstwo, ale z germańską medycyną możemy sensownie pracować z alergią i ją zakończyć, czego na przykład jestem przykładem ja. Mówię tutaj również z własnego doświadczenia, ponieważ 2 lata temu z sukcesem zakończyłam 35-letnią alergię na słońce. Każde wyjście na słońce skutkowało bardzo poważnymi zmianami, atopowym zapaleniem naskórka. Doszło do tego, że unikałam całkowicie słońca. To znaczy albo miałam takie pełne ubranie z długim rękawem, pomimo upału, albo specjalne chusty, kapelusze. Uważałam, że słońce natychmiast zrobi mi krzywdę. Dzisiaj mam wiele przyjemności w tym, że mogę siedzieć na słońcu, mogę się w tym słońcu kąpać. Nie uczula mnie to słońce już w ogóle, a mało tego, nie stosuję nawet żadnych środków ochrony z filtrami. Słońce jest dla mnie dzisiaj niegroźne. Ale co musiałam zrobić? Musiałam dobrze zanalizować ten konflikt, dobrze tę sytuację konfliktową opisać, po to, żeby móc znaleźć w swoich wspomnieniach sytuację, która dawno temu, kiedy miałam 15 lat, uruchomiła dla mnie ten bardzo precyzyjny i celowy mechanizm biologiczny, to biologiczne wspomnienie. Czy alergię da się zakończyć? Z medycyną germańską tak, ponieważ jeżeli znamy przyczynę, to możemy ją usunąć. To jest po prostu logiczne. Co jeżeli chodzi o kwestię odczulania? Posłużę się tutaj cytatem doktora Hammera. Odczulanie, czy to ma sens? Człowiek stara się wyłączyć objawy, czyli te ważne sygnały ostrzegawcze, to znaczy stara się wyłączyć instynktowne reakcje i to jest błędne.
Naturalnie istnieje kilka możliwości, jakimi można przechytrzyć żywy organizm. Znamy to pod pojęciem odczulania, zmniejszenia czułości. Przy tym sygnalizuje się sztucznie organizmowi, że wcześniej odczuwane niebezpieczeństwo nie istnieje. Tylko zasadniczo taka desensybilizacja była przeprowadzana bezsensownie, ponieważ nie znano pierwotnego konfliktu. Odczulanie funkcjonuje czysto symptomatycznie, ale biologicznie jest bez sensu, ponieważ większość objawów, które rozumiemy jako alergie, takie jak egzema na skórze czy alergiczny katar, są już objawami wagotonii, czyli fazy zdrowienia po krótkotrwającym nawrocie aktywności konfliktu. I musimy znaleźć wyzwalacz aktywności tego konfliktu. I jeszcze jeden cytat. Jeżeli znalazło się konflikt, to znaczy uzmysłowiło sobie moment jego wystąpienia, to nasza psychika dobrze wie, czy sytuacja taka może się jeszcze zdarzyć, czy też nie. Jeżeli konflikt w tej chwili jest bezprzedmiotowy, bo na przykład podobna sytuacja nie może się już zdarzyć, to szyna znika, również alergia, natychmiast. Tak było w moim przypadku. Wszystkim osobom, które cierpią z powodu tak zwanej alergii, życzę tego samego. Natura chce, aby każdy z nas żył. Znajdźmy te biologiczne zdjęcia.